Tatry, Anna Brejnakowska. Skotłowane wiatrem bawełniane szczyty z wilgotną zielenią w porannej mgle. Jeszcze śnieg połyskuje w załomach ukryty, a księżyc szybko blednie na słonecznym tle. Idziemy doliną wsparte ramionami, wspominając zdarzenia minionego czasu, a w białej wszystko jest jak między nami, stałe i zachwycające, niczym zapach lasu. Czy pamiętasz, jak ojciec wiązał mnie do drzewa, gdy szalony wiatr czarnym szlakiem gnał? Było zimno i straszno, ale tak było trzeba. Aby wrócić po ciebie, Pan mu siłę dał. Mateńka nasza, pani zielona, z nadzieją czekała u chaty wrót. Patrząc to w okno, to w niebo, jakoś to wiedziała, że sprawisz, Panie, kolejny raz cud. Dzięki Ci, Wszechmocny, że tu na tej ziemi dałeś nam doświadczyć cudów w bieli i zieleni. Aż caluśkie serce goreje zachwytu, gdy z szymkówki podziwios syćkę z cytów. Hej!